Cześć, ja jestem Neksu i na wstępie szybkie przypomnienie. Otóż prowadzę drugi kanał, na którym to możecie znaleźć content paranormalny. Także wpadnij w pierwszy link w opisie i zostaw subskrypcję na drugim kanale, a ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do ciemnej strony internetu. Hello, this is Cassie. Hey, look, hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Od dłuższego czasu chciałem omówić tę sprawę, jednak jest ona dość znana w polskim społeczeństwie, dlatego jej skrót umieszczam wam w tej serii. Wszystko zostało nagrane dawno temu i jest przerażające. Bez kontekstu wygląda to jak fake. Wielu z was powinno znać sprawę Cassie Jo Stoddard, jednak filmy nagrane przez sprawców podczas trwania tej sprawy są naprawdę czymś innym. Cassie padła ofiarą czegoś, co wygląda na pokręconą rekonstrukcję krzyku. Sprawcy to Brian Lee Draper i Tori Michael Adam Cheek. Obaj w tym czasie mieli wówczas 16 lat. Nagrali filmy w stylu dokumentalnym, w których twierdzą, że chcieli zrobić w liceum to samo, co widzieli w horrorach. Celem była Cassie i ich rówieśniczka. Chcieli udokumentować zabójstwo, nie pozostawiając miejsca na spekulacje, że było to przypadkowe, czy też, że nie byli świadomi swoich czynów. Wielokrotnie rozmyślali nad tym, czy są pewni, aby to zrobić, ale i tak nadal trzymali się planu. Hey, look, hello, Cassie. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Hi. Okay, see ya. Wait, have you seen Tori? He's supposed to be here at 7:30, and it's 8:19. He's an hour late. You don't even care, dude. There should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's gonna be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. Chłopacy w momencie popełniania zbrodni byli ubrani cali na czarno i nosili białe maski. Sprawcy byli uzbrojeni w noże, próbowali Cassie zwabić do piwnicy, ale wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Odebrali je w salonie, a następnie szybko wskoczyli do samochodu. Cassie, we just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her body just disappear. Dude, I was killing Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up, we gotta get our act straight. Podczas przesłuchania oboje obwiniali się nawzajem o popełnienie morderstwa. Brian twierdził, że to Tori kazał mu zrobić, po tym jak początkowo zaprzeczył, że to zrobił. Najwyraźniej gniją teraz w więzieniu, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ten mężczyzna prowadził TikToka, na którym publikował filmy o swoim życiu. Często poruszał tematy rodzinne i to, jak jest ojcem 8 dzieci, w tym 7 chłopców i 1 córki. Chociaż Dan mieszkał w małej, ubogiej dzielnicy, jakimś cudem udało mu się wychować swoje dzieci i utrzymać spokojne życie. Wiele osób doceniło jego ciężką pracę i pokochała jego filmy, dzięki którym osiągnął liczbę 60 000 obserwujących. Wiele osób zaczęło przesyłać mu darowizny. Jego popularność szybko rosła. Ludzie zaczęli przyjeżdżać do jego domu, aby przeprowadzać z nim wywiady. Jedną z takich osób był użytkownik posługujący się pseudonimem Jojo, Brother Ziju. Jojo odbył już wiele wizyt u rodziny Dana i zdecydował się wpaść jeszcze raz. Jednak tym razem dokonał szokującego odkrycia. Jeden z synów Dana ujawnił, że on wraz z braćmi był karmiony przez matkę, która mieszka w pobliżu. Ale Jojo nigdy wcześniej nie słyszał o żonie Dana. W sumie to nikt nigdy o niej nie słyszał i ludzie zakładali, że kobieta zmarła. Jojo poprosił mojego chłopca, aby zabrał go do matki i to, co odkrył, było naprawdę przerażające. 我给你拿个衣服穿上吧。我给你拿个衣服去，好不好？我给你拿件衣服，我看你咱有爱心是捐出衣服，我给你拿一件。你这饭凉了吗？饭凉了吗？你能不能我这样说话，你能不能听懂？我跟你说话能听懂吗？不能。是不是？是不是能听懂一点点？我跟你说话。不能是吧？不能，把这筷子放下，这个饭还能吃吗？ Znalazł on bezbronną kobietę, przykutą łańcuchem do szyi. Kobieta wyglądała na przerażoną. Stała boso, bez żadnego okrycia, a wtedy panowała zima. Gdy spojrzymy dokładniej na kobietę, możemy odnieść wrażenie, że jest ona zdezorientowana i całkowicie oderwana od rzeczywistości. Mimo iż trudno było zrozumieć, co mówi, to kobieta błagała o wolność, ponieważ była tutaj przetrzymywana jako prostytutka przez wiele lat. 小，它都是小孩的衣服，我也发现它能穿，这个还能做个穿上，能暖和一些，能暖和一些。这个，哎呀，这个天气，大家可以看一看，大家看一看，这个天气是这个大家经历了什么？我们的爱心到哪里去了？ Nagranie opublikowane przez mężczyznę stało się bardzo szybko popularne i wywołało zamieszanie w kraju. Wielu spekulowało, że kobieta może być ofiarą handlu ludźmi, a potencjalnych ofiar może być jeszcze więcej. W miarę rozwoju sprawy śledczy dowiedzieli się, że kobieta miała na imię Yang i wyszła za Dana w 1998 roku. Nie była ofiarą handlu ludźmi. Zdiagnozowano u niej chorobę psychiczną i była w trakcie leczenia. Jej mąż szybko się do sprawy odniósł. Twierdził, że kobieta była tam przetrzymywana ze względu, iż była niebezpieczna dla siebie samej, jak i innych osób w otoczeniu, w tym jej dzieci. Z tego powodu dla bezpieczeństwa mężczyzna postanowił ją zniewolić. Ale ta sprawa nie jest taka prosta, jakby mogła się wydawać. Skoro kobieta cierpiała na zaburzenia psychiczne, dlaczego była przetrzymywana w nieludzkich warunkach? Wielu próbowało odwiedzić Yang, aby jej pomóc, jednak cała wioska, w której mieszkała ta rodzina, została zamknięta. Dodatkowo konto mężczyzny, który odnalazł kobietę i ją uratował, zostało zawieszone. Cała sprawa wygląda tak, jakby rząd Chin próbował zatuszować sprawę. Jednak ze względu na międzynarodowy skandal i nacisk ze strony mediów, prawda w końcu wyszła na jaw. Kobieta spięta łańcuchami wcale nie nazywała się Yang, a Zhao Hua Mei i była ofiarą handlu ludźmi. Miała zaledwie 20 lat. Została sprzedana wiele razy, aż w końcu trafiła do Dana. Poślubił tę kobietę i wykorzystał ją jako maszynę do rodzenia dzieci. Nie miała ona żadnych chorób psychicznych, jedynie cierpiała na padaczkę. Przyznajcie sami, że ta sprawa mrozi krew w żyłach, ale nie kończy się jeszcze w tym momencie. Po przeprowadzeniu śledztwa, jeden z dziennikarzy natknął się na kolejną przetrzymywaną kobietę, która mieszkała w tej samej wiosce, zaledwie kilka kilometrów dalej. Ta kobieta nazywała się Zong i również była ofiarą handlu ludźmi. Została potraktowana jeszcze gorzej niż Zhao. Nie będę za bardzo wchodzić w szczegóły, ale w pozycji, w której ją widzieliście, kobieta spędzała 24 godziny na dobę. Ricardo Lopez, znany również jako prześladowca Björk, był amerykańskim stalkerem, który miał obsesję na punkcie islandzkiej piosenkarki. Lopez urodził się w Urugwaju i ostatecznie przeniósł się do Hollywood, gdzie zaczął dokumentować swoje życie w obsesji na punkcie piosenkarki Björk. My name is Ricardo Lopez. It is January 14, 1996. And I will begin a documentation of my life, my art, and of my plans. Do you want to see something funny? I'm gonna show you who I am. Lopez miał zawsze niską samoocenę i był odizolowany od społeczeństwa. W pamiętniku znalezionym przez policję, Lopez wyraził poczucie niepewności i strach przed odrzuceniem w stosunku do kobiet. Nie miał udanej kariery zawodowej i zaczął pracować u swojego brata w biznesie zwalczającym szkodniki. Mieszkał samotnie w swoim domu na Florydzie i ostatecznie rozwinął sobie skrajną obsesję na punkcie Björk. W jego pamiętniku wideo możemy zobaczyć, jak powoli traci kontakt z rzeczywistością. W 1993 roku Ricardo zaczął zbierać informacje o Björk, wysyłając jej masę listów oraz prezentów. W miarę upływu czasu jego obsesja stawała się coraz bardziej niepokojąca. Wyrażał on pragnienie, aby zostać zaakceptowanym przez Björk i chciał stać się osobą, która wywarła największy wpływ na jej życie. Jego obsesja nabierała na sile, aż w końcu osiągnęła krytyczny punkt, kiedy ten planował odebrać życie piosenkarce. W 1996 roku Lopez dowiedział się, że piosenkarka była w związku z angielskim muzykiem Goldie. Czując się zdradzony, Lopez postanowił ukarać kobietę. W pamiętniku napisał: straciłem 8 miesięcy, a ona znalazła inną miłość. Od tego momentu mężczyzna zaczął aktywnie planować odebranie życia piosenkarki, a następnie chciał zrobić to sobie. Wierzył, że poślubi ją w zaświatach. Ricardo skonstruował bombę, którą schował w kartonie. Użył do tego kwasu siarkowego. Planował ją wysłać pocztą na adres Björk w Londynie, a w jego dziennikach wideo możemy zobaczyć, jak ją konstruuje.12 września 1996 roku Lopez zaczął kręcić swój ostatni film zatytułowany Ostatni dzień Ricardo Lopez. Film rozpoczyna się od przygotowania do wyjścia na pocztę, aby wysłać paczkę do Björk. Po powrocie z poczty jego pokój był wypełniony zdjęciami piosenkarki i ręcznie namalowanym napisem: wszystko, co we mnie najlepsze, 12 września. W tle leciała piosenka Björk, a mężczyzna golił głowę i brwi. Pomalował sobie twarz w kolorze czerwonym i zielonym. Następnie chwyta przedmiot w dłoń, którym okazała się być broń. Krzyczy zwycięstwo i wciska spust. Oczywiście paczka do piosenkarki nie dotarła, a policja już po kilku dniach znalazła się w jego mieszkaniu, gdzie znaleźli ciało Ricarda oraz napis na ścianie, że filmy, które nagrał, są dokumentacją zbrodni i przeznaczone są dla FBI. Ostatni film został przesłany na kanał Police Activity 22 sierpnia 2023 roku. 36-letni sprawca zawiązał łańcuch na szyi swojej dziewczyny i przykręcił go do podłogi. Sąsiedzi usłyszeli krzyki kobiety i postanowili wezwać policję. Około 19:00 policja próbowała dostać się do środka przez drzwi wejściowe, ale szybko zorientowali się, że wejście było zabarykadowane. Próbowali kopać w drzwi i wybijać okna, ale bez sukcesu. Po chwili jeden z funkcjonariuszy zauważył otwarte okno na drugim piętrze. Chwycili jedną z drabin przyniesioną przez sąsiada i wspięli się do góry. To, co teraz następuje, jest szalone. He did what? Is he Hispanic? Yeah. W pokoju możemy zobaczyć kobietę z łańcuchem na szyi. Przeprasza funkcjonariusza, najwyraźniej sądząc, że to jej wina, że jest przywiązana. Ostatecznie kobieta została uratowana, a 2 dni po incydencie sprawca został złapany. Jego sprawa nadal się toczy.